Siemano, z tej strony Sanitariusz, witam was w pierwszym odcinku serii Yes You Grace. Yes You Grace jest grą symulacyjną. Jesteśmy królem, zarządzamy własnym królestwem, a w tym czasie w tle dzieje się cała fabuła. Ja osobiście już przegrałem pierwszą turę, żeby sobie sprawdzić co i jak. Na kanale pojawia się nowa seria, bo praktycznie 90% to jest STPSL. Zrobiłem ankietę, no i że tak powiem Yes You Grace razem z Deforestem jest na czele. W sensie na czele, ja po prostu je wybrałem. Dobrze, w takim razie lecimy. Bo tu już zacząłem nową grę, zaczynamy. Uwaga, rozpoczęcie nowej. Dobra, okej, kontynuuj. Kliknij w petenta, aby go wezwać. Andrzej. Już czas, wasza wysokość. Kliknij na tron, aby wstać. Dobra, okej. Lepiej założę koronę. Przeglądaj pomieszczenia, aby znaleźć interesujące lub przydatne przedmioty. W porządku. Poproszę miecz. Te miecze wyglądają na dość ostre, ale mają około 1000 lat. W dolnym rogu możesz znaleźć swój ekwipunek, wybierz przedmiot do interakcji. Dobra. Robi się trochę zardzewiała. Robi się trochę... No tak. Korona króla Davern. No taku. Załóż. O, jest klimacik. Możesz opuścić dowolne pomieszczenie, podchodząc do krawędzi ekranu lub wybierając drzwi. No dobra, to w takim razie idziemy do końca. Okej, czyli możemy iść tylko... To jest mapa królestwa, to już wiemy. I mury zamkowe. Wasza wysokość! Dezerter. Znaleziono go ukrywającego się w szopie. Szopa? Dlaczego miałbyś to robić, Sobiko? Jest ich zbyt wiele. Nie mamy szans na wygraną. Jeśli go wypuścisz, reszta może podążyć jego śladem. Nasza armia jest jednak niewielka. Potrzebujemy każdych rąk zdolnych do trzymania miecza. Wasza wysokość. Armia wciąż cię potrzebuje. Oszczędź. W Davern nie ma miejsca dla tchórzy. Zabij! Raczej oszczędzimy go. Z odwagą pokonamy wroga. Bez względu na szansę. Wypuść go, generale. Idź walczyć za Davern. Dziękuję, wasza wysokość. Tutaj, wasza wysokość. A, czyli mamy iść na mury. Łucznicy, synowie Davern, wystaw białą flagę. Synowie Davern. Moi bracia. Staliśmy razem w obliczu najcięższych czasów. Udowodniliśmy naszą siłę w wielu bitwach. Dzisiaj udowodnimy to jeszcze raz. Moi dzielni żołnierze, czas stanąć do walki o wszystko, co kochacie. Za Davern! Agun! Poleciały strzały. No i tak wstęp do... Yes, Your Grace. Podoba mi się ten podkład muzyczny, super. Rok wcześniej. 3, 2, 1. Ok, szukam. Lord Sulia. Znalazłeś mnie, dobra robota, ojcze. No weź, Lord Sulia. Nieczęsto możemy to robić. Mówiłam ci, że nie chcę się bawić. Nie jesteś na to za stary? Lord Sulia, nie tak rozmawia się z ojcem. Lord Sulia ma kij w błocie zamiast mózgu. Zamknij się, Asalia. Widzimy cię z daleka. Aurelia. Och, wiesz, że nie pogrywam z tobą, kochanie. W końcu wyszło słońce, pozwól mi się nim cieszyć. Dobrze. Mam cię. Trzeba było nie obrażać twojej siostry zza krzaków. Ona zawsze musi wszystko zepsuć. Jest tak dumna, że nie mogła nawet znaleźć miejsca do schowania się. Wcale nie próbowałam się ukryć. Nie chcę grać. Następnym razem, gdy nie będziesz chciała grać, możesz spróbuj napisać oficjalne ogłoszenie. O nie, czekaj. Ty nie umiesz pisać. Oczywiście, że umiem, głupku. Skończcie to, obie. No, obraziła się oczywiście. Lord Sulia to pieróg. O, Cedani, chyba najmłodsza z córek. Tu się schowałaś. Nie, to tak dobrze mi szło. Oszukiwałeś, albo zerknąłeś. Domagam się kolejnej próby. Jaka oficjalna, ach, może następnym razem, Cedani. O. Wybacz mi, wasza wysokość. Nie chcę przeszkadzać, ale twoi poddani wkrótce przybędą.
W porządku, wystarczy gier, tron czeka. Okej, czyli wracamy do sali tronowej. Pewno tydzień pierwszy. Petenci za chwilę ustawią się w kolejce, wasza wysokość. Naprawdę musimy skrócić godzinę odwiedzin. Tron. Dobrze, czyli przyjmujemy petentów. Czyli możemy wybrać wieśniaka, strażnika i Aurelię. Dobrze, w takim razie wybierzemy swoją małżonkę. Czy możesz iść porozmawiać z Lorsulią, mój drogi? Próbowałam z nią rozmawiać, ale ona po prostu niech się nie odzywa. Nie wiem, co w nią ustąpiło ostatnio. Może na ciebie otworzy się trochę bardziej. Prawdopodobnie błąka się po murach zamku. Oczywiście, najsłodsza. Strażnik lochów. No. Wasza wysokość, przynoszę złe wieści. Ostatnie deszcze przemoszczyły nasze dachy. Dach spiżarni się zawalił. Jak również niektóre ściany naszych lochów. Obecnie dostępna jest tylko jedna cela. Naprawdę powinniśmy naprawić te rzeczy, zanim będzie gorzej. W przeciwnym razie będziemy tracić zapasy. Wymagane naprawy zobaczysz w tygodniowym podsumowaniu pod koniec tygodnia. No dobra, kiedy spotkasz ludzi, rozmawiasz z petentami, twój doradca odnotowuje spotkania w twoich archiwach, możesz zobaczyć wszystkie wpisy, klikając archiwum poniżej, dobra. Czyli tutaj generalnie mamy zapisy, zrealizowane questy, że tak to nazwę, rodzina, czyli aktualne stosunki i potrzeby ludzi. Uszkodzenia po powodziach, ostatnia deszczowa pogoda uszkodziła dach spiżarni i lochy. W miarę możliwości powinniśmy naprawić szkody. No w porządku, w takim razie kolejni petenci. Wieśniak. Wasza wysokość, zbliża się ślub mojej córki. Gratulacje! Ale jest mały problem. Nie mamy wystarczająco ilości złota ani zapasów, aby zrobić godną ucztę. Co teściowie mojej córki pomyślą o naszej rodzinie? Chcemy zatrudnić zespół, kupić trochę wymyślnego wina na rynku. Potrzebowalibyśmy tylko 5 złota i 5 zasobów. Dobrze, 5 złota i 5 zasobów? No niby mamy na początek dużo i masz moje błogosławieństwo, ale ja nie pomogę. Jako i że chcę, żeby stosunki z ludnością, a pomiędzy koroną były dobre, dam im te zasoby. Jak widzicie, zmienił się tutaj stosunek. Reputacja wzrosła, no ale zasoby i złoto spadło. Nie może być małżeństwa bez muzyki i czegoś, co uśmierzy pragnienie. O tak, pragnienie jest najgorsze. Pokażemy tym wieśniakom, jak wygląda prawdziwa uczta. Haha! Wątek zakończony. Kolejny petent. Wasza wysokość, przybywam tutaj reprezentując moją wioskę. Chcemy poprosić o 7 złota, które pomoże nam zabrać narzędzia i zasoby potrzebne do zbudowania gospody. Naprawdę moglibyśmy skorzystać z nowego miejsca do odpoczynku po długim dniu pracy. Weź to złoto. Obawiam się, że zajazd nie jest naszym priorytetem. No cóż, mówię, zależy mi na reputacji, dlatego zgodzimy się. Zrób z niej najlepszą gospodę. O, na pewno, to zrobimy. Dziękuję, wasza wysokość. O, nowy wątek. Kolejny petent. Otwory. Zwierzęta ubrane na czarno. Przybyli w nocy. Nic nie widzieliśmy, nic nie słyszeliśmy, aż się pojawili. Zaatakowali wioskę. Słyszeliśmy okropne krzyki zabitych. Wasza wysokość, błagam was. Musisz wysłać swoich ludzi, sprawdzić, co się stało. Znajdź odpowiedzialnych. Powiedz mi więcej. Kim oni są? Jasne, czerwone głowy. Krótkie, ale ostre kły. Setki ich. Błyszczące metalowe szpony. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. No dobra, w takim razie wysilamy agenta. Generał powinien z łatwością poradzić sobie z tymi bandytami. Dziękuję, wasza wysokość. No i kolejna reputacja, nie? Kliknij święcący kwiat, aby przejść do następnego tygodnia, gdy będziesz gotowy. Czasami będziesz musiał zobaczyć się z członkami rodziny, zanim będziesz mógł przejść dalej. W porządku. Dobra. Dajemy stronu. Jak mogę pomóc, wasza wysokość? Opowiedz mi o naszym królestwie. Czego chciałbyś się dowiedzieć, wasza wysokość? Zasoby. Musisz kontrolować 4 zasoby, aby nasze królestwo działało sprawnie. Złoto, zapasy, wojsko i zadowolenie ludu. Musimy rozdawać złoto i zapasy naszym poddanym, proszącym o pomoc. Jeśli będą szczęśliwi, zadowolenie ludu wzrośnie. Silne królestwo potrzebuje dużej armii. Aby zdobyć więcej żołnierzy, musimy zawrzeć sojusze z sąsiednimi lordami i królami. Zasoby i złoto możemy zdobywać poprzez podatki, a także dzięki sojuszom z lordami.
Podatki. Wioski w naszym królestwie płacą podatki. Zadowoleni ludzie chętnie płacą podatki, a rurzeni zrobią wszystko, co w ich mocy, aby je obejść, co spowoduje dla nas mniejsze dochody. Dlatego musimy dbać o to, by ludzie byli zadowoleni, aby utrzymać dobry przypływ złota. Petenci. Wieśniacy, kupcy, rycerze, cudzoziemcy, a nawet lordowie. Wszyscy mają problemy i będą szukać pomocy u swojego króla. Możemy wykorzystać nasze zasoby lub agentów, aby pomóc potrzebującym. Ale musimy być ostrożni. Niektórzy mogą przychodzić ze złośliwymi intencjami, więc powinniśmy dokładnie rozważyć, kto naprawdę jest w potrzebie, wasza wysokość. Zmień temat. Zmieńmy temat. Oczywiście. Jak mogę pomóc, wasza wysokość? To wszystko. Będę tu, jeśli będziesz mnie potrzebował, królu. No dobra. Niebieskie ikony wskazują rzeczy ważne do zrobienia, zielone ikony pokazują opcjonalne rozmowy. Chodźmy do lochów. Cholera, jest gorzej niż myślałem. Ostatnie ulewy zniszczyły wiele budynków, wasza wysokość. Choć wciąż mamy miejsce dla więźniów, powinniśmy skupić się na budynkach, które wymagają więcej uwagi. Skryba napisał mi listę rzeczy, które trzeba naprawić. Zobaczysz je w tygodniowym podsumowaniu, wasza wysokość. Wygląda na to, że będzie to kosztowne. Tak. Te beczki są puste. Przechowaliśmy w nich nasze wino. Trzeba było go nie wylewać. No cóż. Wieśniak. Dobry Boże, to mógłbym być ja. Wasza wysokość, widzisz, co się tu stało? Gdybym był w drugiej celi, zostałbym zmiażdżony. To znak. Bóg przebaczył moje grzechy, będę służył potężnemu. Poświęcę swoje życie potrzebującym. Znaczy się, jeśli mógłbym się stąd wydostać, proszę. Jeszcze raz, dlatego co siedzisz? Och, wpadłem na karczmarza na ulicy i nadepnąłem mu na palec. Jak śmiesz pleść takie kłamstwa? Zamówił galon piwa, wypił wszystko sam i nawet nie miał na to złota. Znam karczmarza, był bardzo zdenerwowany. Och tak, chyba pamiętam. Wasza wysokość, zostałem oświecony. Nigdy więcej nie zrobię takiej głupiej rzeczy. Będę teraz służyć wyższemu celowi. Może mnie wypuścisz? Masz to, na co zasłużyłeś. Myślę, że potrzebujesz więcej czasu na przemyślenie swoich działań. Wasza wysokość, ale ja jestem wybrańcem. Bogowie oszczędzili mi życie z jakiegoś powodu. No dobra. Wątek zakończony. O, bo tutaj mamy generalnie wątki. Zrealizowane wpisy. Wieśniak uwięziony w naszych lochach. Prawie został zabity przez zapadające się cele. Boska interwencja. Król postanowił, że wieśniak pozostanie w lochach na trochę dłużej. A tutaj mamy przemoc przy weselu. Wieśniak poprosił o złoto i zapasy na ślub o swojej córki. Eryk postanowił pomóc ludziom w przygotowaniu do ślubu. No w porządku. W takim razie wychodzimy. Chodźmy do parku. Ogrodów. A sali. Tak, ojcze? Możesz wyjaśnić mi walkę w ogrodach? Co się z wami dzieje? Ty i Lursulia byłyście najlepszymi przyjaciółkami. Masz na myśli, dlaczego Lursulia zachowuje się jak duże dziecko? Właśnie o to mi chodzi. Jest denerwująca i tyle. O, rozmowa nic nie da. Nie mogę cię zmusić, żebyś lubił Mruję. Obrażenie twojej siostry nie poprawi sytuacji. Z czasem będzie tylko coraz bardziej zawzięta. Ale to przy niej takie trudne. Przepraszam, ojcze, już nie będę. No dobra. I tak naprawdę wątek z Asylią już jest zakończony. Aurelia lubiła tu siedzieć i robić na drutach. Teraz ma więcej spokoju w naszej sypialni. Dobrze, w takim razie. I mury zamku. Ta brama wygląda na bardzo starą. Każdy, kto ma jakąś siłę, prawdopodobnie po prostu się przez nią przebije. Generałowie i łowcy z czasem przechodzą tutaj, aby ćwiczyć szermierkę. Góry. Szare góry. Lue kocha. Mamy szczęście, że mamy tak piękny krajobraz. No podejdźmy do niej. No tak, Dusty. Ciupu, ciupu, ciupu. Och, to ty! Chcesz porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ogrodach? Nie. Nic mi nie jest, ojcze.
Dlaczego nie chciałaś się z nami bawić? Kiedyś znajdowałaś najlepsze kryjówki, pamiętasz? A nie mam już 5 lat. Salia ostatnio była dość paskudna. Widzę, że coś jest nie tak. Dlaczego ze mną nie porozmawiasz? Wszystko jest w porządku. Masz nic do zrobienia? A Salia ostatnio była dość paskudna, co? Nie wiem, gdzie jest... Nie wiem, gdzie twoja siostra nauczyła się być tak nieuprzejma. Do zobaczenia później. Zostawię cię z tym. Pewnie. W sumie jeszcze kotka, Dusty. Dobra, możemy wracać. No w porządku. I de facto rozmowę już tutaj przeprowadziliśmy, no ale nic z tego nie wyniknęło. No dobra, wracamy do sali trenowej. W takim razie podsumowujemy tydzień. To jest twój tygodniowy ekran podsumowania. Tutaj będziesz mógł zobaczyć tygodniowe dochody i wydatki swojego królestwa. Po lewej stronie panelu możesz kupić i ulepszenia i poprawki dla zamku. Aby kupić ulepszenia, wystarczy kliknąć przycisk z nazwą ulepszenia, a jego kość zostanie dodany do podsumowania. Okej, okay, czyli królicze łobuzy okradły nas ze wszystkich zapasów, które tak hojnie nam dałeś. Naprawimy dach. Nie chcemy tracić z zasobów 5 tygodniowo. Napraw stragan. Otrzymuję 2 złota i to jest koszt 15 zasobów. No cóż, jest to dosyć ważne, w sensie ważne. Przyszłościowo ma to dobry wpływ na królestwo, będzie mogli więcej wydawać. Czasem podwoją się otrzymywane podatki. Napraw teatr, usuwa karetę, to nie, zadowolenie jest najważniejsze. W takim razie to jest podsumowanie dla całego tygodnia. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie suba, lajka i komentarz, jeśli wam się odcinek spodobał. Jeżeli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, bo to od was zależy, od waszej reakcji. Więc do następnego odcinka, trzymajcie się, siema! Baby, hit it.